podcaście Dwa Pionki, w którym opowiadamy, co ciekawego dzieje się na świecie gier planszowych. Oraz co dzieje się także w Polsce. I ja nazywam się Ignacy Trzewiczek. A ja nazywam się Mary Nowak-Trzewiczek. I pracujemy w Portal Games. I nasze audycje są bardzo, bardzo związane z firmą Portal Games. Dobry wieczór Państwu. Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym wydaniu podcastu Dwa Pionki. Witamy w kolejnym naszym odcinku i nadal nie wiemy, to jest 184 chyba, prawda? Ja już się zagubiłem. Ja też się troszkę zagubiłam, ale na pewno jest środa, więc witamy serdecznie. W zasadzie jest środa, jak to opublikujemy. Proszę Państwa, nagramy to w połowie lipca 2019 roku. Jesteśmy teraz w sekcji Hello, czyli w sekcji, w której dygresje są legalne, w których można sobie na to pozwolić. Ignacy jak zwykle otworzył swój magiczny zeszycik, który zaraz się cofniemy w czasie, więc do roku któregoś. Nie, jesteśmy na razie w dziale Hello, a nie Archiwum. Właśnie, a w dziale Hello chciałam powiedzieć, że oglądamy trzeci sezon Stranger Things i strasznie mi się nie podoba. Nie będzie spoilera, no coś tam. Proszę Państwa, jest taka historia, że w dziale dygresji wolno sobie pozwolić na dygresję, więc chciałem pozdrowić wszystkich polskich siatkarzy, którzy grają w gry planszowe, którzy słuchają naszego podcastu. Pozdrowienia z Gliwic dla ekipy siatkarzy. I jestem w tym tygodniu bardzo niedospany, ponieważ nasi siatkarze grają w Chicago w turnieju. I te mecze... Całkiem jedną godzinę tam mają, nie? Pierwszy mecz grali o 12:00, kolejny mecz grali o 1:00 w nocy, a kolejny grali o 3:00 w nocy. Czy jakby ta sytuacja się narastała? I dzisiaj w nocy też jeszcze grają, ale chyba już odpuszczę, bo jestem tutaj. Ale popatrz, jakbyś oglądał, to się od razu do pracy później pojechał płynnie. Niestety tak by to mogło wyglądać. W każdym razie, co jakiś czas zachęcamy wszystkich fanów gier planszowych, że jeśli mają w sobie taką potrzebę bycia kibicem, zainteresowania się jakimś sportem, brania udziału w tym takim przeżywaniu sportu, to zachęcamy do siatkówki. Polscy siatkarze są bardzo fajni. Ja dzisiaj postanowiłam przeżywać sport bardzo tak uczuciowo, pojechałam sobie na rowerze i na tym rowerze akurat zaliczyłam oberwanie chmury. I szczerze mówiąc, dawno już tak na rowerze nie smukłam, bo jasne, zdarza się w różnych momentach, że jak człowieka złapie ten deszcz, no to po prostu trzeba jechać i tyle. Natomiast dzisiaj tak padało, że ja się czułam, jakbym była pod takim potężnym, mokrym prysznicem. Po prostu nie byłam w stanie jechać, tak mi się deszcz lał po oczach. Po prostu zero widoczności. Ale dojechałam. Ku waszej radości. No tak właśnie było. Niesamowite. Ciekawe, co was tak bawiło, szczerze mówiąc. Proszę Państwa. Jesteśmy w tym takim odcinku, który jest ostatnim odcinkiem. No. Co ty mnie klikasz tutaj? Przestań mi tu klikać. Kursor sam biega, no popatrz. Skup się, nagrywasz podcast, no może się skupić. Nagrywam podcast, ale... Ostatni taki odcinek przedwyjazdowy, bo za tydzień jak będziemy nagrywali, to będziemy nagrywali z Niemiec, z konwentu BerlinCon, więc będziecie mieli po długiej, długiej przerwie nasze konwentowe wydanie, a kolejny odcinek będzie jeszcze gorzej, bo będziemy nagrywali z Ameryki, więc jesteśmy w tym takim najgorszym momencie przedwyjazdowym. Może byśmy w ogóle zakończyli ten odcinek już. Znaczy, patrząc na twoje humory ostatnio, to w ogóle mam ochotę zakończyć odcinek, zanim go rozpoczniemy. Proszę Państwa, ostatnio rozmawialiśmy, dzisiaj się tylko tak do tego króciutko odniesiemy. Jesteśmy na... Jak to nagrywamy, to jeszcze nie, ale kiedy Państwo to już słuchają, to już za półmetku naszego Kickstartera dla Prêt-à-Porter i w poprzednim podcaście, i w minionych paczkach TV, i teraz jeszcze raz bardzo dziękujemy za wsparcie. Bardzo dużo jest osób z Polski, więc naprawdę szaleństwo, co się dzieje. Bardzo Wam dziękujemy za zaufanie przede wszystkim, nie, że to tak naprawdę... Z początku właśnie byliśmy przekonani, że graczy z Polski będzie niewielu, ponieważ było bardzo dużo osób na początku, zanim ta kampania ruszyła, bardzo dużo obiekcji o cenę, że cena, $60, co tam, ale jak gracze zobaczyli, ile tam jest dobra w tym pudełku, to chyba najwyraźniej się jednak się skłoni do tego, że no warto, że jest tam dużo dobrego. A jednak wierzę w to, że to nie tylko dobre, nie tylko kolejne stretch goal, tylko po prostu to, że gra jest dobra i naprawdę dziękujemy. Anyway, dzieje się szaleństwo. Ja przed chwileczką udzielałem wywiadu dla Board Game Revolution i tam sobie o tej grze plotkowaliśmy. No i jest tak, ale może przybliżysz, co to jest Board Game Revolution? Jest taka grupa na Facebooku, która ma tam ze 30 tysięcy użytkowników, więc są patronem Prêt-à-Porter i robią różne materiały na temat tej gry. Robili preview, teraz robili ze mną wywiad i tam pomagają nam w promocji i generalnie są bardzo fajni. No i na chwilę, bo sam kiedy to nagrywamy, to właśnie jesteśmy krok od... Niech ja to sobie to kliknę. Tak, mamy prawie 4000 backersów. Pobiliśmy wszystkie możliwe rekordy Kickstartera, jeśli chodzi w kategorię gier euro. Więc myślę, że będziemy o tym mówili więcej, jak to się wszystko zakończy. Na razie jest taki troszkę chaos i szaleństwo. Stretch goal nam brakło. Dzisiaj właśnie opublikowałem update'a, w którym mówię, że dziękujemy, przepraszamy, więcej stretch goal nie mieliśmy przygotowanych i jeszcze mamy tam tylko jedną niespodziankę dla fanów i game over. I będziemy kończyli tą kampanię bez odblokowania kolejnych stretch goal. Już nic więcej nie mamy.
Jest to absolutne szaleństwo. Więc bardzo dziękujemy i będziemy do tego jeszcze wracali pewnie przez długie, długie miesiące, jak ta gra będzie trafiała do produkcji, będzie rozsyłana i będzie miała premierę na SN i będzie w ogóle fajnie. A może wiesz co, jak już tak jesteśmy przy tym Predaporte, bo to pewnie też jest dosyć ciekawa rzecz, jak to, jak wygląda teraz przez ostatni tydzień codzienność w portalu, taki codzienny te 8 godzin, gdyż tam więcej niż 8 godzin, ale... Codzienność wygląda tak, że moje piętro... Czyli drugie piętro, mówię, drugie piętro to jest piętro deweloperskie, czyli właśnie graficy moje i piętro testerzy. Dostało strasznie po dupie w tym tygodniu i pod koniec tygodnia, jak tam w piątek ich tam odwiedzałem, to Grzesiu był w fatalnej formie, takiej formy go nie widział od miesięcy. Normalnie na tak potwierdzamy wszyscy. W piątek był fatalny, się fatalnie wyglądał. Multi też jest dojechany mocno. Ci młodzi, czyli Marek i Kopy jakoś żyją, ale... Wiesz co, no oni nie mają dzieci, nie? To jest jakby podstawa, że ty wracasz do domu, możesz się walnąć i spać do rana. Zespół jest dojechany i ja jestem także dojechany, no ale jakby to jest mój Kickstarter, moja gra, mi jakby wiadomo, że ja to tak jadę na takie adrenalinie. Ja teraz spoglądam tutaj, proszę Państwa, nam na tej stronie jest 752 komentarze i ja na większość, czyli mam na myśli na przykład 750 albo 742, osobiście odpisałem. Na każdy komentarz, jakiego odpisywałem, albo po prostu thank you, albo jakoś troszkę a czy szerzej. Czy zauważyłeś, że ta kampania się musi kończyć wtedy, gdy jest wręczenie Szpil do Zera? Nie. No jak, 8 dni, kończymy w końcu kampanię, tak? Czy w niedzielę? Nie mamy tak dużo wyjazdów, że nie za bardzo wiesz. No to powiedzmy, kiedy kończymy kampanię tutaj. W poniedziałek. No to w końcu jest wręczenie nagród Szpil do Zera. W każdym razie na te wszystkie komentarze Państwa odpisuję na wszystkie message, odpisujemy na maile, jest tego bardzo dużo, ale bardzo dziękujemy. Ale zespół jest dojechany na maksa, a jeszcze w tym tygodniu nas czeka jeszcze dużo roboty. W sensie nadal trzeba tą kampanię prowadzić, nadal trzeba publikować różne fajne materiały, a on top of that, nade wszystko, to trzeba ją szykować do druku, no bo my tu obiecaliśmy i tu mówiliśmy zupełnie poważnie, że jak kampania się skończy, to gra idzie do drukarni. My tylko teraz sprawdzaliśmy, jakie stretch goal odblokujemy. Teraz wiemy, że odblokowaliśmy wszystko, co mieliśmy, więc trzeba po prostu te pliki przygotowywać i się szykować do produkcji tej gry. Także dużo, dużo roboty. A to wszystko jest na tuż przed Genconem i tuż przed premierą Pirates of the North i tak dalej. Jakoś tak strasznie mam monotonny, powiedz coś mniej monotonnego. Ja nie mogę nic mniej monotonnego powiedzieć, bo jakby wszystko, co się dzieje, co się kręci, teraz kręci się tylko wokół właśnie Predaporte i mimo tego, że jeszcze parę innych projektów jest, to no nie do końca możemy po pierwsze o nich mówić, po drugie jesteśmy przed wyjazdem, zawsze przed wyjazdem jest dużo roboty, która wydaje się tak jakby, która pochłania dużo czasu, ale której efektów w ogóle nie widać, bo to są takie właśnie jakieś przygotowanie, jakieś wymiana maili, jakieś drukowanie biletów, jakieś ustalenia, to jest oczywiste, które pochłania masę czasu, to trzeba to zrobić i tyle, więc jakby, no nie wiem. Dobrze, dziewczynko, to ja cię tam... Aha, chciałam tylko powiedzieć, że gdzie w ogóle jak mieści planszówki dziś piątek, to tam coś powiedzieli, że możemy ten temat poruszyć na podcaście i szczerze mówiąc nie pamiętam, co to było, bo tak jednym uchem was troszkę słuchałam. No to trzeba było słuchać lepszym uchem. No właśnie, było się dziewczynko, przynoszę nas w czasie, nie wiem, czy sobie teraz, czy to poczułaś, to przeniesienie się w czasie. Przynoszę nas dzisiaj, kiedy nagrywamy, jest 14 lipca tak jest. 2019 roku, a przynoszę nas w czasie do 15 lipca 2018 roku. Archiwum. Czyli się taka krótka wyprawa do zeszłego roku. I co tu mam zanotowane? Po pierwsze, że były Mistrzostwa Świata 2018, czyli piłka nożna, czyli Ignacy zamiast oglądać siatkówkę, to oglądał piłkę nożną. Te Mistrzostwa Świata i to było tak, że nie wiem, czy pamiętacie Państwo z dawnych podcastów, że dopóki grali Polacy, to oglądałem w Polsce, a i dokładnie ostatni dzień, kiedy grali Polacy, to już wsiadłem do samolotu, wlatywałem na Dice Tower Con. Tam na Dice Tower Conie oglądałem pierwsze mecze u rodziny Luka, tam mieszkałem i jego ojciec mi puścił hiszpańską telewizję, czy meksykańską telewizję. A potem już na samym konwencie z laptopem na stoisku oglądałem kolejne mecze, więc było to absolutnie zwariowane. Mam tu napisane, że grałem w grę Reef. Mam tu napisane, że odbywała się giełda gier, Jacka, na którą gdzieś tam pewnie coś tam robiliśmy. No i było napisane, że odbywała się wysyłka detektywa angielskiego. I tu pięknie się wszystko spina. Widać, jak my jednak idziemy tak jak z kalendarza, ponieważ no, dokładnie w tym tygodniu odbywała się wysyłka Królestw Północy. Czyli jak w zegarku faktycznie w zeszłym roku o tej porze wysłaliśmy detektywa, a w tym roku dokładnie w tym tygodniu wysłaliśmy Królestw Północy. Co jakby potwierdza cały czas to, co mówimy od zawsze, od dłuższego czasu, że dla nas czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik to jest okres bardzo nieurlopowy i... I mam tu napisane, że 27 lipca nadchodziła premiera gry Aeon's End. I dzisiaj, tak jest, dzisiaj po roku możemy powiedzieć, że gra się przyjęła znakomicie. Dodatki, dodruki, nowa edycja, jakby, no, że dzieje się szaleństwo. Bardzo dziękujemy. Przez rok ta gra zawojowała polski rynek, jest nam z tym bardzo, bardzo dobrze. Ona jest cały czas żywa, cały czas ludzie grają, cały czas widzę masę emocji, przy czym kto kogo zjadł, kto przeszedł, kto nie przeszedł. Co graliśmy? Jesteśmy teraz w dziale, w co graliśśmy? W nic. No, myśmy nic nie grali, ale Ignacy grał.
A kiedy ty nie wygrałeś? Graliśmy, no grałem sobie tam, widzisz. Więc proszę Państwa, tutaj Kotos anotuje tę notatkę. Ja grałam. No to zaraz opowiesz, co grałaś. A nie wiem, czy mogę. No nie wiem, czy możesz. No, nie, ja też nie wiem, w firmie grałam. Z Asią i z Niną. Aha, to chyba tego nie możesz, nie wiem. No to nie mogę, nie, ale grałam. Żeby nie było, że nie gram. Ja grałem z kumplami grę, którą sobie kupiłem, bo ma całkiem fajnego takiego hype'a w Stanach i stwierdziłem, że kupię. I gra nazywa się Tiny Towns. Jest to gra wydana przez firmę AEG. Ona jest paradoksalnie w takim dużym pudełku, mimo że jest Tiny Towns. I to nie jest to, co myśmy grali. Nie, nie, nie. I to jest... No to mówiłeś o tym ostatnio. Nie. To jest gra, która ma troszeczkę taką mechanikę jak bingo, że na początku rundy jeden z graczy ogłasza pewną rzecz i ta rzecz dotyczy wszystkich graczy przy stole, a on ogłasza, jaki surowiec został w tej rundzie wyprodukowany. I to może być drewno, kamień, tam jakieś tam, jak to zwykle bywa. I on na przykład mówi, w tej rundzie dostajemy kamień. Wszyscy, to ja Augustus trochę to działa, tak? Wszyscy gracze biorą sobie kamień i teraz każdy z nas ma przed sobą taką zwykłą, kwadratową planszkę podzieloną chyba na 16 pól, czy 25 pól, takie zwykłe kwadraty. I tego kamienia sobie tam gdzieś kładziesz. Mamy to? I potem gra Mary. Mary mówi, to ja teraz dobieram w drewno. Wszyscy biorą drewno, gdziekolwiek sobie tam go kładą. I teraz trik polega na tym, że układając te surowce na tej swojej planszy, tak naprawdę układamy wzory, klasyczne wzory tetrisowe, czyli takie różne dziwne tetrisy. A dlaczego to układamy? Ponieważ na środku stołu jest rozłożonych 5 czy 6 kart, które reprezentują różne budowle, jakie możemy w tym swoim mieście wybudować i każda z tych budowli ma taki tetrisowy kształt. I jak ty z tych surowców zbudujesz taki kształt, jaki ta budowla potrzebuje, to mówisz, zbudowałem budynek. Tą planszkę sobie czyścisz i kładziesz tam figurkę budynku. I teraz te każde budynki oczywiście są, robią interakcje, jak jest studnia obok farmy, to coś tam daje, jak jest kościół obok czegoś tam, coś tam daje i są masę interakcji. Brzmi fajnie. Jest to, właśnie do tego zmierzam, że jest to gra, która na 99% się bardzo spodoba, bo tam sobie trzeba zaplanować, jak sobie te kosteczki poukładać, jak sobie to miasto rozplanować i sobie to wszystko budujemy. I jest tam odrobinka takiej fajnej interakcji, ponieważ jak ty widzisz, że on tam sobie u swojej planszki planuje i widzisz, że jeszcze mu tylko brakuje jednego drewienka, żeby dokończyć kościół, to ty oczywiście nie powiesz, że ogłaszasz, że bierzesz drewno, tylko wtedy mówisz, to my bierzemy kamień, tak jest, i mu tam przeszkadzasz. Więc taka drobna interakcja. Ale po kolei ludzie ogłaszające biorą, tak? Czy... Tak. Okay. I co także bardzo fajne, w pudełku jest bardzo dużo różnych budynków, czyli myśmy zagrali na takim zestawie podstawowym, który jest opublikowany w setupie gry na początku, a potem tych kart jest o wiele, wiele więcej. Jak skończyliśmy rozgrywkę, graliśmy we trzech, ja, Marek i Mutidej, to wszyscy stwierdziliśmy, że fajne i że chcemy jeszcze sobie zagrać i tak na razie tak została w firmie, że tam na After Hours sobie znowu będziemy grali. Czyli jutro. Potem ją tam do domu przyniosę, żebyśmy sobie jeszcze w domu pograli. Czyli ale... w październiku. Tak jest. Chodzą branżowe plotki, że ta gra się po polsku ukaże, więc Państwo mogą sobie już gdzieś wypatrywać, odkładać pieniążki. No i Tiny Towns z firmy AEG, zasłużony hype. Mówię tutaj zasłużony dlatego, że w zeszłym roku, dokładnie o tej porze, był hype na grę z firmy AEG pod tytułem Space Base. I to też kupiłem, pamiętasz? Na grzędku nie kupiliśmy. I to, no zagraliśmy to i to nie było fajne. To niezbyt z kolei nam to niezbyt podeszło. Więc tym razem z tych dwóch gier wyhypowanych firmy AEG, ta Tiny Towns całkiem sprytna. Ignace, polecam takiego lekkiego, familijnego grania, a ja takie gry właśnie bardzo, bardzo lubię. Pięknie to wszystko powiedziałem? No to przechodzimy, mój drogi Urwisku, moje drogie państwo, do działu newsów. Newsy. Jak zwykle nie chcę cię za bardzo katować, ale no troszeczkę przygotowałem takie rzeczy. Po pierwsze przygotowałem skandal. I to nie, że ja ten skandal zrealizowałem, albo że ja go zrobiłem, tylko ja go wyszperałem. Nie, że już nie potrafił, nie? Tak, ale... ja go wyszperałem. I... Aż my tu my gadu, ludzie kupują na tym Kickstarterze. Tak. I w Stanach wybuchł skandal. Że kolejny? Że była pewna pani, która była taką influencerką, że tam się na YouTubie pojawiała i miała bloga, i miała stronkę, i na konwenty jeździła, i była na Instagramie, i było dużo zdjęć. No i taka klasyczna geek influencerka. Jak mam ci powiedzieć, kto? No, Katia. No pokaż mi po prostu. No, nie wiem, czy mam jej zdjęcie. Pokaż mi po prostu jej kanał i tyle. I ta dziewczynka niestety została przyłapana przez użytkowników internetu, że na tym jej blogu, który miał recenzję gier, to nie były jej recenzje gier, tylko ona niestety to przeklejała od różnych innych recenzentów i wkleiła jako swoje. Serio? Serio. I powiedz mi, jakim trzeba być troszkę wariatkiem, żeby w dzisiejszych czasach takie rzeczy robić? I szczególnie jakby ona jeszcze była takim no-name'em, który mieszka gdzieś w West Virginia i się nigdy na komentach nie... Ale ona na komentach wszystkim jeździła, z wszystkimi na obiady chodziła, była częścią jakby całego tego siatka i właśnie wyszło, że tam wszystko, co napublikowała, to ukradzione. Nie wiem, co tam nikt się nie skapnął do tej pory, takie dziwne. No bardzo, z jakichś różnych blogów, no jakby, no nie wiem, no jakby może więcej... Znaczy o to, że chyba nie czytał blogów. Tak, więcej prawda. Może była znana z selfie niż z tego, co napisała. Ale generalnie przerażające, że żyjemy w takich czasach, że to wciąż jeszcze jest
No możliwe, że Ctrl-C, Ctrl-V i ta pani zbudowała się. No i stronka została zamknięta, ona napisała takiego na Facebooku sobie takiego długiego posta, którego przeczytałem, że ona bardzo przeprasza i wie, że źle zrobiła, ale się nie spodziewała, że w sumie krzywdzi te osoby i tam. No, na pewno się nie spodziewała. Ja jestem pewna, że się nie spodziewała, że... Mówię jeszcze ciszej. No nie, bo mi się nie chce nawet komentować takich głupot. To jakieś inne newsy, no... No ale chciałem taki skandal, tak? Chciałem troszkę oliwy do ognia, że nie? A, nie, tam w Stanach nie wiedzą, czy ktoś jest biały, żółty, czarny, czy kolorowy, a ty ten albo biały, albo ma skośne oko, czy albo brwi, a ty jakieś głupoty to pani, rzucasz. Pani komentarz w takim razie na nagrody The Dice Tower Awards. Przecież to już odmawialiśmy, to by się tygodnie porozumiało. Nie, nie omawialiśmy, tylko powiedzieliśmy, że wygraliśmy, a tu cię pytam, proszę bardzo, Game of the Year Root. Jeszcze w Roota nie grałaś, proszę się nie kompromitować. Jak się mam nie kompromitować, jak nie mam czasu zagrać. Proszę państwa, ten... Ale grałam w detektywa, ponoć nie złe. Okay. Ten Root zbiera wszystkie nagrody, jakie się da, jak on w końcu wyjdzie po polsku, to trzeba będzie na nowe pudełko wdrukować, żeby te wszystkie nagrody tam zmieścić. Naklejki będziemy jest, robić. Jest masakra. Co nagrody, to Root wygrywa. Detektyw, to już mówiliśmy, że najlepszy temat, tchemę. Najlepsza kooperacyjna Chronicles of Crime. Ja o Chronicles of Crime wielokrotnie chwaliłem. Mieliśmy wspólny film nagrany z Vincem, czyli z wydawcą tej gry, z Lucky Duck Games i bardzo wszystkim grę Chronicles of Crime polecam. Chociaż tutaj na tym poziomie, że akurat jeśli chodzi o kooperacyjność tej gry, to ona jest o tyle mniejsza, że tam... Czasy telefon wyrywasz. Tak, tak, właśnie tak. Dokładnie to chciałem powiedzieć, że ona taka jest świetna, bardzo polecam. Technologiczne cacko, super tam się skanuje, możesz sobie skanować sobie tam na przykład pistolet i ten pistolet potem skanować do kogoś tam i gadać sobie. To wszystko jest super, bardzo tą grę polecam, ale akurat jako gra kooperacyjna to nie. Jakby, że na mnie za bardzo właśnie, jak z jedną osobą to fajnie, ale potem to już jest wyrywanie tego telefonu. Najlepsza strategiczna to Teotihuacan. Ty w końcu grałeś, tylko to przyda się. Oczywiście, że nie, się obraziłeś, że nie będziesz grał w to. Zagrałeś raz czy dwa, raz. Powiedziałam, że chcę zagrać, powiedziałeś, że nie, bo ty tam coś tam i koniec. I na tym pogadaliśmy. Ale to nic nie wygrała. A w Chronicles grałeś ze mną, okej. Okay. Rising Sun, to by się nie podobało. Bez production narzeka, że Rising Sun, że nie. Ale nie pod kątem bez production, tylko ogólnie mi się nie podobało. Tak, jest żenująca. Czemu jest najlepsza gra party, The Crypto nominowane, ale wygrało Just One. Po polsku jednym słowem. Jak tutaj pani komentarz? Do wyboru jeszcze było The Mind, Drop It i Trap Words. Czego nie znamy? Trap Words nie znamy, Drop It znamy. Drop It jest, dawniej to wydawał Gigamic, gdzie się takie rybki do takiego akwarium wrzucało. I jak o, wystawa... matko. Ja w to byłem zajebisty. Wygrałem wszystkie rozrywki w tą grę. Wygrałem wszystkie rozrywki w tą grę, jak ma w MDK-u. To właśnie, nie wiem. Byłem w to genialny. Czyli de facto Just One, The Crypto czy The Mind. Na co pani zagłosowała? Znaczy, oczywiście uważam, że tutaj z tych trzech to The Crypto powinno wygrać, bo jest najtrudniejsze z nich wszystkich. Natomiast... Chyba najgorzej dla gry imprezowej. No nie, bo jesteśmy w świecie graczy, tak gry... No dobra. Ja proszę państwa, jako wydawca gry The Crypto uważam, natomiast że... na pewno nie The Mind, kurczę, no. Jako wydawca gry The Crypto uważam, że faktycznie Just One jako gra na imprezę przy piwku jest lepszy, bo jest prostszy. A gry The Crypto ja po prostu uwielbiam i bardzo polecam. Z tego co ja tu się nakład wyczerpał znowu, więc państwa wina... Jak ktoś przegapił. Najlepsza gra familijna, Fireball Island. Ty to grałaś, nie grałaś? Widziałeś w akcji chociaż? No coś ty. Nie? No okej, okay, nie. To jest ta gra, co wrzucasz kulkę i ona się stacza i przewraca figurki. O matko. To takie plastikowa duże. Ja w ogóle tego nie widziałam. To ci potem pokażę. Ale ja już unikam takich. Gizmos, Reef, Space Base i My Little Side. Gizmos super, Reef super, Fireball Island super, Space Base niezbyt i My Little Side. Nie graliśmy. Najpiękniejsza gra. Everdell. I to się zgadzam, ona jest przepiękna. Root. No, Root też jest bardzo ładny, ale Everdell bije na głowę. Grim Forest. Kolorystyka. Grim Forest nie znam. Braci Grim? Tak. O, to może być ładne. To musiałam zobaczyć. Przepiękne figurki. Przepiękna gra. Figurki, chodzi o obrazki. Wszystkie jest przepiękne. Cerberia i Rising Sun. Rising Sun uważam, że nie jest takie ładne. To jest bardzo klimatyczna gra, pozwolone wydania, ale ona ma te takie ilustracje, które stylizują dawną japońską sztukę. No i Ignasów XXI-wiecznych, to niby to jara, no więc jakby to zakochujące. Najbardziej innowacyjna gra. I tutaj Chronicles of Crime wygrywa i tutaj faktycznie jest to innowacja z tą komórką jak najbardziej. Nyktofobia, w tą grę nie graliśmy nigdy. Detektyw akurat graliśmy dużo razy. Jest dość innowacyjny, chociaż Chronicles of Crime wydaje mi się być bardziej innowacyjny przez tą technologię. Keyforge, dla mnie rewelacja. Czy ciężko nazwać, ciężko nazwać, żeby Keyforge miał mechanikę innowacyjną tak naprawdę. No. No ale jest innowacyjny. Produkcję ma innowacyjną, most nie mechanikę. Most innovative game. No dobrze, ale to nie jest most innovative mechanizm. To jest most innovative game. Dla mnie Keyforge miazgę. No, nie będziemy dalej państwa katowali tymi wszystkimi tymi. Zobaczcie, że reszta to już są takie dziwne tutaj. No nie, na dwóch graczy Keyforge, najmniejszy small publisher Root, najlepszy expansion site i tak dalej, i tak dalej. Najlepszy designer Wolfgang Warsz, nie dziwota. Gość miał rok konia. No, Guns Schnucklever jak najbardziej, natomiast kurczę, no tego Minda to mu nie mogę wybaczyć. Super, dobrze.
To, że dobrze było? No dobrze. Z tymi newsami? Jako sobie to odnotuj. Weź tam walnie jakieś dygresje. Tak, nie mogę walnąć żadnej dygresji, bo tak naprawdę nie mam pomysłu na żadną dygresję tutaj. Tak sobie siedzę i nie wiem, o czym powiedzieć całkowicie. Bo troszkę mnie zaskoczyłeś tym, że ten skandal, co go podałeś, to wcale nie był skandal, tylko potwierdza to, co ja cały czas twierdzę, że no ludzie nie do końca ogarniają, co się dzieje w internecie, że można wyśledzić wszystko, nawet po jednym wpisie. Zgadzasz się ze mną? Tak. I teraz mam do ciebie niespodziankę i dla wszystkich naszych... Polecisz ze mną do Szwecji? Dla wszystkich naszych słuchaczy niespodzianka mam taką, że nie wiem, czy ty się z tego zdajesz sprawę, a Ignacy sobie z tego zdaje sprawę, że od kiedy wrzucasz nasz podcast na YouTubie, na kanał nasz portalowy na YouTubie. Dziękuję, Mareczku. Do Marek rzuca, tak? Tam jest dość duża oglądalność. Ale, słuchalność. No, na YouTubie, no to słuchalność, oglądalność, ale to, że to jest nic. Tam jest milion pytań, o których ty być może nie wiedziałaś. O, to muszę tam zaglądać. No właśnie, no, ja tam teraz zajrzałem i teraz sobie przez te pytania przejdziemy z państwem wszystkim. Bo ja jakby naszego YouTube'a znam ze strony tak zwanej Studio Beta i tam komentarze się nie wyświetlają, ja tam po prostu widzę linki i są różne rzeczy, które potrzebuję. No tak, ale ja wszystkie filmy tak przelatuję, więc to troszkę inaczej z tego YouTube'a naszego. Ignacy z kolei na YouTubie bardzo jest mocny, ponieważ tam jest nasz kanał, rozwijamy, walczymy o nową subskrypcję, więc no, po kolei. To ja już pracuję, żeby dać tam ten. No nie, my to właśnie od tego mamy audycję, że możemy powiedzieć. Po pierwsze, napisał wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Po drugie, Astro napisał, co się stało, że portal zdecydował się na Tabletop Simulator, którego prezes oskarżał o kradzież gier. Proszę Państwa, to chciałem szybko sprostować, żeby nie szły znowu jakieś tam plotki. Po pierwsze, tutaj Astro mówi o tym, że na kampanii Kickstartera można zagrać w Pret-a-Porter na swoim komputerze IBM PC za pomocą narzędzia Tabletop Simulator. Czyli wchodzi się na taką stronę www i tam można... I się udaje, grać. Że się gra. I się, no nie, tam się po prostu gra. Znaczy udaje się, że się ma tą grę. Coś tak takiego mniej więcej. Natomiast ja faktycznie z firmą Tabletop Simulator mam troszeczkę nie po drodze. I to nie, że ich oskarżam o kradzież gier, to chciałem właśnie bardzo sprostować, tylko wyjaśnić, co się wydarzyło. Ta firma się do nas kiedyś zgłosiła, że chciałaby umieścić nasze gry jako oficjalnie na swojej stronie. My się nie zgodziliśmy, oni to zrobili. Nie, myśmy powiedzieli, że oczywiście tak i przekazaliśmy im umowę do podpisania na royalties. Oni sobie powiedzieli, a to w sumie to nie chcemy. I te nasze gry się tam pojawiły potem jako nieoficjalne mody, za które oni nie płacą, bo one są nieoficjalne, bo to oni... To nie, mody, no. Tak jest, bo oni tam to fani tylko zgłosili, tak teraz twierdzą. Więc jakby ja nie twierdzę, że oni kradną nasze gry, ja tylko twierdzę, że zaproponowali nam współpracę, a kiedy dostali umowę, to się z niej wycofali szybciutko. Natomiast dlaczego się na to zdecydowaliśmy? No, reguła Kickstartera jest taka, że kupujesz grę, która jeszcze jest niewydana. Nie możesz sprawdzić u kolegi, nie możesz gdzieś tam w jakimś klubie sobie zagrać, bo ta gra jeszcze nie istnieje. Więc faktycznie w bardzo wielu Kickstarterach, kampaniach jest udostępnione takie narzędzie, że ludzie sobie mogą zagrać w e-wersję, w wersję elektroniczną. No i musieliśmy się tutaj się ugiąć, no i z niesmakiem i mieląc przekleństwa pod nosem, jednak do tego Tabletop Simulatora trzeba było się zgłosić i dać taką wersję. To jest o tyle jakby ciekawe, że kto nam dał kciuki w dół. No, trzy kciuki, nie. No dużo. To jest o tyle ciekawe tutaj przy tym Tabletop Simulator, że generalnie chyba tylko gry planszowe są taką rzeczą, którą da się wcześniej, może nie tylko, ale generalnie pewnie da się wcześniej spróbować. No bo co, książki wcześniej spróbujesz, chyba że jakiegoś, mówię teraz o Kickstarterze, o jakichś kampaniach, które człowiek chce wesprzeć. Ja ostatnio weszłam na chwilkę na Kickstartera, żeby zobaczyć jakieś takie najbardziej hot, które teraz się dzieją. Nie takie, że najwięcej wspierających, tylko akurat coś tam się wydarzyło. I na przykład była firma, która chce zaprojektować jakieś super buty i te buty sobie można kupić właśnie przez Kickstartera. To się zastanawiałam, no dobra, ale skąd ja mogę wiedzieć, czy one będą fajne? Także myślę, że akurat planszówki dają tą opcję, że można faktycznie przez taki jakiś symulator sobie spróbować coś zagrać. Natomiast nie każdy produkt jesteśmy w stanie zaprezentować tak na Kickstarterze, żeby go przetestować wcześniej. Moja droga dziewczynko, Damian pisze, że mój angielski nie jest najlepszy, bo ja tam coś powiedziałem o bilion i że bilion to bilion, a on tłumaczy, że po angielsku bilion to po prostu miliard. Nawet dzieci po sobie coś tego uczą. Tak, ale proszę Państwa, mój angielski jest słynny na całym świecie. Ignacy mówi, jak mówi. Ma to z tym, Chińczyk u nas. Tak jest. Ma z tym zero kompleksów, ma się z tym dobrze i jakby, więc dziękuję za poprawkę, ale nie sądzę, żebym to zapamiętał, bo ja już jestem niestety stary i mam kłopoty z tym moim angielskim i on już lepszy niestety nie będzie. Trzeba żyć taki, jaki jest. I pisze Damian, że gratuluję sukcesu na Kickstarterze i czekam cię na Strongholda. Proszę Państwa, ja się także już nie mogę doczekać tego Strongholda na Kickstarterze. Późną jesienią, gdyż no teraz ten Kickstarter tak mnie nabuzował pozytywnie, tak widzę, jak to jest świetne, jak jest taka faktycznie, to się po angielsku mówi community, jak to jest po polsku, społeczność, tak? Że ci ludzie tam komentują i coś tam życzą powodzenia i mają jakieś pomysły. Ale też, że cały czas, jeśli chodzi o portal, to mamy coś takiego, że naprawdę mamy zarobistych fanów i wszystkiego. Kochani, dzięki, że powiedziałeś, bo nie wiedziałem, 20 lat firmę założyłem, nie wiedziałem, że mamy fanów. Mówię o tym, że ci goście nam mówią poprawki, że myśmy tą grę zmienili po tym, jak oni nam coś sugerowali, żeby pomysły. Jakby normalnie grę wydawali... A jeśli mówią, że instrukcja ma błędy, to się rzucasz. Próbujesz mnie striggerować? Trochę tak.
Włącza się dygresja, się triggeruje. Nie mogę sobie włączyć dygresji, bo mnie rozwaliłeś teraz. No to komentarze, komentarze, komentarze. A nie, jest niedziela wieczór. Będzie właśnie wolną fucha. Coś tam sobie notuję. Na temat swojej żony. Przeczytaj się, co napisałeś. Piotr pisze, to prawda. Polityczna poprawność w tej chwili to czysta szaleństwo, galeria ludzi, którzy szukają problemów u innych, u wszystkich, zamiast się nad sobą. Czyli tutaj Piotr do twoich wypowiedzi się ustosunkował. Bo ty narzekałaś na poprawność polityczną, że tam pani się nie podobało, że dziewczynki są roznegliżowane. No, ale... I Angelika pisze, że wsparła nas na Kickstarterze. Bardzo dziękuję. Więc, no kurczę, takie kickstarterowe jeszcze pytania. A ja w ogóle chciałam jeszcze tylko powiedzieć, bo tak się właściwie ostatnio zastanawiałam, to będzie bardzo dygresja taka troszkę dla tylko dorosłych. O polityce troszkę znowu? Dla dorosłych. Nawet nie o polityce, tylko... Ludzie tam pisali, żeby nie dawać tej polityki. Wszystko, no nie będzie, ale wszystko, co się dzieje na Twitterze, nawet... Bo jestem zszokowana, że to dosięgnęło świata gier planszowych, które dla mnie się zawsze wydawało takim światem dosyć bezpiecznym, że po prostu spotykamy się z ludźmi na pewnym poziomie jakby społecznym, inteligencji i tak dalej i możemy sobie spokojnie grać i te gry nas łączą. A tu nagle taki właśnie śmietnik, że tu powinno być takie kobiety, nie takie kobiety, tacy mężczyźni, tacy mężczyźni. I mam wrażenie, jakby wszystko było rozpatrywane przez pryzmat seksu tak naprawdę, tak? Że każdy chce patrzeć, że nie patrz na kobietę przez pryzmat seksu, nie patrz na mężczyznę przez pryzmat seksu, gdy tak naprawdę chcemy grać, a nie przyglądać się ilustracjom, no. Nie wiem, co się stało z tym światem. Ja przyglądam ilustracjom. Dobrze, ale ja też wolę pooglądać sobie naprawdę fajnie narysowaną na przykład babkę na okładce Preda Porte niż Jabę z Star Warsów. Ja się nie skupię do tej wypowiedzi. Tymczasem Wojciech pisze... że, no też mówię o tym Kickstarterze, że jakby, że mamy swoją reputację, że wy jesteście portal, a nie tam jakaś byle eurogierka, detektyw Robinson, osadnicy Narushima, halo, halo. I pisze, że jego ten wynik nie zaskakuje. Wojciechu, no nas zaskoczy naprawdę. Myśmy się nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Teraz już wiemy, że trzeba się było spodziewać dobrze, że będzie i jest dobrze. Więc się bardzo z tego cieszymy. I Bartoszeg02 pisze, fajnie się was słucha, ale niepotrzebnie dodajcie te stawki polityczne. Widzisz, głupi, że głupi Trump. Znaczy, my je dodajemy, ja się zgadzam, że niepotrzebnie, ale my je dodajemy dlatego, że my na tym Twitterze troszkę czasu, ja tam może mniej piszę, ale sporo czytam. Na Twitterze? Na Twitterze. I ja jestem, ja po prostu znam tych ludzi, znam ich na co dzień i nie chce mi się wierzyć, że ich naprawdę fascynuje to, że gdzieś jest jakaś zła ilustracja, cokolwiek. Mnie to po prostu mocno osobiście dotyka taki moim tutaj... Tymczasem Mariusz pisze, wydaje mi się, że przez to ten podcast jest taki naturalny, to są zwykłe komentarze, nikt ich nie planuje. Mocno tego podcastu są dygresje. Gdyby nie one, byłby po prostu nijaki. Mariuszu, rozumiem, że to jest takie wotum, że gdybym Mariuszu, kiedyś sam, gdybym nagrał ten podcast sam, to byś mnie nie słuchał. No jest to niestety cios, ale no jakoś to przeżyje. I tam się znowu rozpętały troszkę debaty o polityce, więc uciekamy z tego. No tam muszę zaglądać. Natomiast tak. Chciałam powiedzieć, będzie kolejna dygresja bardzo nie na temat, że bardzo dziękuję Łukaszowi G, który nas słucha i który nas wrzuca nasz podcast zawsze na Twittera, co bardzo dziękuję, że kupiłam sobie książkę, którą ostatnio bardzo polecał gdzieś na Facebooku. Jest to Malcolm XD i emigracja. Kupiłam sobie, to jest mój pierwszy audiobook, który w ogóle w życiu kupiłam. Słucham go w samochodzie i po prostu składałam się ze śmiechu. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, ponieważ był tu komentarz, że bez dygresji ten podcast będzie nijaki, więc chciałem w takim razie troszeczkę dodać od siebie. Kupiłem sobie farbki Games Workshopu. Kontrasty. To ja zrobię lepszą dygresję. Wszystkie mają napisane, że są kolor. Nie, wszystkie mają napisane, że są kontrasty. To są kontrasty. To jest nowa linia farby. Ale właśnie chciałam powiedzieć, że one mają takie fajne kolory, niektóre nawet. Proszę Państwa, to jest zupełnie nowa. Wyjaśniam, o co chodzi. Firma Games Workshop produkuje figurki od lat 25 czy od 30 i właśnie wypuściła nową linię zupełnie farbek. Są ale to fajne farbki. Słoiczki mają takie, że widać od góry kolor. Tak zwane, nie rozejmij tego, błagam Cię. Czułem to rozlać, czy zamknięte jest. Ja Cię znam. Są to tak zwane kontrasty, są to takie farbki, są bardzo wodniste, takie akwarelki i nimi się maluje figurki takim szerokim pędzlem, po prostu się myzie tą figurkę. Tak jak ławkę w ogródku. Taką ławkę w ogródku. I Ignacy zrobił test na figurkach do The Others, bo jak Państwo wiecie, Ignacy lubi The Others. I tutaj, proszę Maryś, możesz mi teraz do mikrofonu pochwalić, jak to mi pięknie wyszło. Kiedyś to zdążył pomalować? No widzisz? To jest, pomalowałem cały... są farki, poważnie teraz pytam, poważnie nie nabijam się, są farki fluorescencyjne? Tak. Figurek? To kup mi takie. Przecież ta się tutaj świeci, nie widzisz? No właśnie, dlatego zapytałam. Więc ja pomalowałem całego grzecha nieczystość, proszę Państwa, i pomalowanie całego grzecha nieczystość zeszło mi poniżej godziny. No wyglądałem jak szpinak. Więc farbki kontrast Games Workshopu faktycznie działają na figurki do gier planszowych,
bo... A na co miały być działać? Do czego one są zrobione? Ja bym grał w Battla, to na Battlu jest tak dużo różnych detali na tych figurkach, że się je wszystkie ładnie, wiesz, wyciągnąć. A tutaj do takiego diody po prostu poczułem, żeby było kolorowo, żeby było widać, że jest potwór, że jest uwalane we krwi i tak dalej. I to tak dlatego go na zielono zrobię, żeby było widać, że jest krew. I oni faktycznie w ciągu godziny pomalowani całkiem się prezentują spoko, więc jeśli ktoś gra The Others, jeśli ktoś gra w Blood Rage, jeśli ktoś gra w te nasze planszówki, Zombicide na przykład, to farbki kontrastowe polecamy. Jak wyszła moja dygresja? Zaskoczyłeś mnie, muszę przyznać, że jesteś w stanie robić takie dygresje związane całkowicie z grami planszowymi, które nadal nie są dygresjami, bo są związane z grami planszowymi. Marcin Korzeniecki w imieniu Stowarzyszenia Gier Planszowych Gambit chciałem powiedzieć, że kochamy Mary miłością szczerą i nie ma bez życia. A, wzajemną oczywiście. I on tam pisze, że mu jakąś grę wypożyczyłaś i on się ucieszył. Zazdrość, ale bo my, wiesz co, my ostatnio to właśnie byliśmy mężem i żoną nie przez wolno chwilę. Tego mówić, bo nie wolno spoilerować. Nie wolno tego spoilerować. Jak już będzie można, to opowiem, jak to wszystko było. Naprawdę było fajnie. Nigdy nie można, to zawsze będzie spoiler. No w sumie tak. Aha, tutaj są komentarze po tym filmie, kiedy zapowiadałem, że będę robił burzę w sprawie tych instrukcji portalu. I tu jest dużo komentarzy, których nie będę czytał, bo są już nieaktualne. Z takich śmieszniejszych to Ryszard napisał: Mary, w piątek w domu proponuję przywiązać trzewika do kaloryfera, aby nie narobił dymu i złego PR-u w firmie. Więc no nie... No więc powiem wam, że wcale nie trzeba trzewika przywiązywać. Wystarczyłoby, gdyby wpuściła psa, którego Ignacy się boi i na pewno by nie wyszedł z domu. Maciej zapytuje, czy może portal wydobył polską edycję gry Taluwa. Proszę państwa, gra Taluwa to jest gra wyśmienita. Bardzo ją uwielbiam. Chaba? Co? Chaba? Taluwa. No, ale co to wydał? Chaba? Nie, to jest jakiś francuski wydawca. Myśmy to grali we Włoszech, jak byliśmy na tym konwencie, co graliśmy w niego Tales of Time i się miałeś zdjęcie z tym takim gościem z Big Six. I w Taluwę ja bardzo uwielbiam grać. Co to było? Teraz zapytałeś to mnie? No powiedziałem ci, kiedy w nią grałeś ostatni raz. Słuchajcie, jakbym zapytała Ignacego, co robiliśmy wczoraj, to by nie pamiętał. Ale w Taluwę wiem, bo wygrałem. Więc... Ale co jest gościu z Big Six? No, okay. Z tym takim białym robotem, takim nadmuchiwanym. A ty mówisz o Szwajcarii. Nie, to włoski kanał, byśmy we Włoszech. Włosz? Tak, z tym gościem potem zapraszam na swoje nagranie. Skup się, bo ja nie mogę zadrzeć z tymi dygresjami już tak bardzo. Jak wydaje Wiedźmina, tam mnie wiecznie zapraszałeś na tamten rok. Okej, okay, już pamiętam, mam tu gdzieś zdjęcie, znajdę. I więc Taluwa... Big Sixth Hero. Tak, Taluwa, świetna gra. Bardzo państwu wszystkim polecamy. My tej gry nie będziemy dawali, ponieważ no, jest to starsza gra, ona już nie ma hype'u, pies się klawą nogą z nią nie zainteresuje, więc proszę sobie kupić oryginalne wydanie, gra jest niezależna językowo, wystarczy sobie tylko znaleźć instrukcje na internetach i można grać, więc polskiej edycji Taluwa z Portal Games nie będzie. Robert pisze, że chciałby zobaczyć transmisję z pojedynków Pret-a-Porter, to się może wydarzyć faktycznie na zakończenie Kickstartera, jak powracamy z tej zagranicy, to może coś takiego zrobimy. No chyba ty na głowę całkiem upadłeś już. To będzie w sierpniu dopiero. Nie wiadomo. Ja ci przypominam, że od przyszłego tygodnia właściwie w piątek jesteśmy ostatni raz całą ekipą w pracy i mamy przerwę urlopową, więc... No, tam przerwa. Dobrze, i proszę państwa... Ale czekaj, wiesz co, bo tam był taki też jeszcze komentarz dotyczący chyba gotowania figurek, które są krzywe i czy ty to potwierdzasz, że wrzucone do użytku, tak. One się prostują całkowicie? Tylko mówimy o figurkach, tych z tego... Batlowych. Nie, właśnie nie, to planszówkowych, więc jest tak, że... Nie, tutaj nie jestem specjalistą od plastiku, ale generalnie figurki, które są w grach planszowych, są z różnych typów plastiku. I dla państwa być może wszystkim by się wydawało, że to jest po prostu plastik. No nie, tych typów plastików jest bardzo dużo. Od takiego badziewnego plastiku. Ja muszę to powiedzieć, plastik jest fantastyk. Tak zawsze jest. Mi się to nasuwa. Od takiego bardzo badziewnego, niskiej jakości plastiku do high quality. I teraz ja mam tylko taką liźniętą wiedzę z czasów, kiedy produkowaliśmy Kraj Havoka, że faktycznie przy produkcji Kraj Havoka figurek dostaliśmy próbki plastiku przeróżne z Chin. Myśmy pokazali palcem, który plastik chcemy i oni wtedy pokazali kalkulację i po prostu te plastiki różnie kosztują. I teraz te figurki, o których ludzie narzekają, że mają powyginane miecze, czy włócznie, czy tak dalej, na przykład tak jest w Einisch, tam włócznice mają wygięte włócznie, to jest ten taki bez urazy, taki badziewny plastik i faktycznie jak się wrzuci taką figurkę do wrzątku, ona się tam troszkę podgotuje, to się wyprostowywuje. To jest stary trik wszystkich modelarzy. Natomiast... Znaczy ja to szczerze mówiąc znam z tego właśnie, że gdzieś tam mieliśmy jakieś reklamacje, weszłam sobie na jakieś forum, żeby doczytać i właśnie wszędzie ludzie mówili, żeby wrzucić to do wrzątku, później wiem, że ciebie pytałam, ty też mówiłeś, że to faktycznie działa. Ja oczywiście nie znam procesów tam jakichś, nie wiem, które tutaj zachodzą, co się dzieje z tym plastikiem, czy on się po prostu utwardza wskutek temperatury i dlatego się to prostuje. Może ktoś wie, może ktoś podpowie, może ktoś zna się na tych technologiach, natomiast naprawdę to działa. Tak, naprawdę to działa. Więc to nie jest, słuchajcie, tak, żeby się bronimy przed jakąś reklamacją, jak ktoś bardzo chce, to oczywiście no, zdarza się, ale spróbujcie pierw tą prostu ugotować. Nie, to nie jest nawet reklamacja, czy akurat my mówiąc o reklamacji, to zaraz się z tego zrobi znowu jakieś tam memy, będą ludzie w internecie się śmiali, ale generalnie to na wszystkie... Nie reklamuj, ugotuj. Tak. Wszyscy wydawcy mówią, nawet to jest opis produktu. W przypadku, kiedy otrzymujesz tam jakąś troszkę skrzywioną, proszę wrócić do wrzątku, bo to będzie działało.
Mary mnie zdenerwowała. Znowu. Po co to znowu? Zapraszam Państwa na nasz kanał na YouTubie. Pobiliśmy kolejny nasz rekord subskrypcji, bo był znowu konkurs, był znowu challenge rzucony. Challenge był taki, że chcemy zebrać 5250 subskrypcji. Zebraliśmy 5270 subskrypcji. Okay. Pobiliśmy i z tej okazji w tą sobotę wrzuciliśmy specjalny filmik. Ty Maryś go chyba nie widziałaś jeszcze. Jeszcze nie. Najlepsze shoty Portal Games. I to jest taki 6-minutowy filmik z różnymi rzeczami, których nigdy nie publikowaliśmy. O matka, to muszę oglądać. I są tam różne śmieszne rzeczy, więc zachęcam, żeby wejść na naszego kanału YouTube'owego i sobie to kliknąć. Portal Games najlepsze shoty, część pierwsza. No i także zapraszam, część pierwsza? No bo dałem nowy challenge. Jak będziemy mieli 5500 subskrypcji, to zrobimy drugą część. Był w tym tygodniu także gość specjalny Asia. Widziałaś na YouTubie Asię, czy nie widziałaś? No mówiłam, że oglądałam was tak. Oglądałaś, tak? Ja jak zwykle, oczywiście, jak każdemu przerywałem cały czas. Jej no właśnie, nie chciałam powiedzieć. No, ale to tak jestem, to już tego nie naprawisz. Ale kiedy się... Chcesz się założyć? Nie. Ale kiedy się już dorwa do mikrofonu, to mówiła ciekawie i jest super dziewczyną, więc polecam Planszki TV z Asią. Czy ty tam widziałaś to ostrzeżenie, że ja to słucham i czytam? No co to ma znaczyć? Co słuchasz, czytam? No tego właśnie, to. Że Asia jest fajna? No. Ja wiem, że Asia jest fajna, potwierdzam całkowicie. Bardzo mądra i bardzo łebska dziewczyna i ma z tobą, kurczę, powiem ci ciężko, ja bym nie wytrzymała tak codziennie, żeby z tobą to wszystko testować i ustalać. Skończyłoby się jadką. I zachęcam, Maryś, teraz niestety dla ciebie mam takie pytanie, papierek lakmusowy. Jesteśmy... Zasada. Tak, jesteśmy na... poważnie mówię. Tak, jesteśmy na półmetku mojego cyklu 20 lat historii Portal Games. Opublikowaliśmy 20 filmów. Ile z tych 20 filmów zobaczyłaś? A po co ty mnie pytasz o takie głupoty tutaj? Bo Asia jest fajna, nie? Mam już przygotowaną playlistę na naszą drogę do Berlina. I zrobisz... Nie, ja sobie książkę kupiłam. Ja mam książkę kupioną. Słuchajcie, na drogę do Berlina, która będzie trwała 4,5 godziny, kupiłam sobie książkę Marka Niedźwieckiego, czytaną przez autora. Czytane przez słuchawki bierzesz. Czytane przez Ignacego, dla ciebie historia Portal Games. To sobie bierzesz słuchawki i słuchasz sam po drodze. Na pewno nie będę twojego ględzenia słuchać. Ględzenia? To ja ci tylko... uwaga, teraz kliknąłem to. Na twoim podcastie dwa pionki miałaś trzy kciuki w dół. Ile ja mam tu kciuków na moim ględzeniu w dół? Zaraz będziesz miał. No, zaraz będziesz miał? Zero, frajerko. Słuchajcie, moi drodzy, planszówki 20 lat Portal Games, jesteśmy na półmetku. Ja bardzo proszę o kilka kciuków w dół, bo może ze mną wroczy. A ile miałaś komentarzy pod swoim podcastem dwa pionki? A ile ja tu mam? Od najnowszych? Dobra. 76. Chcesz się licytować, kto tu ględzi? Challenge accepted. Challenge accepted. Mhm. Proszę Państwa... Znaczy do Berlina to będziesz jechał z tyłu zakneblowany całkowicie. Proszę Państwa, kłaniamy się nisko. Dziękujemy. Słuchajcie, my tu gadu, kolejne osoby kupują Predaporte, co nas oczywiście bardzo cieszy. Ja tylko, bo ty już widzę, że kończysz, tak? Już kończymy, tak? Bo już się rozpędziłeś całkowicie. Czy się rozpędziłeś całkowicie? Chciałam tylko powiedzieć, że przypominam, że naprawdę, słuchajcie, od 20 jesteśmy na przerwie urlopowej aż do 4 sierpnia. Będziemy miała taki e-mail, że out of the office. No właśnie, dowcip był taki, że tylko jedyny nasz grafik, Kopik, nie idzie w tym czasie na urlop i był pomysł, żeby przekierować do niego wszystkie skrzynki mailowe. I w tym tygodniu się to jakby rozstrzygnie. Natomiast naprawdę będziemy całkowicie poza zasięgiem. Oczywiście my z Trzewikiem będziemy cały czas wrzucać na bieżąco to, gdzie się szwendamy, czyli i BerlinCon, i GenCon, i to, gdzie będziemy, coś nam się będzie działo, czyli naszych Facebooki obserwujcie. Natomiast no, troszkę będzie z nami utrudniony kontakt, bo po prostu ludzie naprawdę są na urlopie, a my w podróży. Ja mam prośbę do Państwa, bo Państwo czasem reagują pozytywnie, co mnie strasznie... irytuje. Raduje mnie. Powiedziałam, że irytuje. I faktycznie zbliża się GenCon. My przez tego szaleństwo z Pret-a-Porter jest masakra, że do tego GenConu jesteśmy tak średnio przygotowani. I chciałem ludzi, którzy... Tylko tu mówię tutaj o szczerym klikaniu, a nie takim na siłę. Jeśli część z Państwa uważa, że Królestwa Północy są exciting i że się nie może się doczekać, żeby ta gra się ukazała, to bym prosił wtedy takich ludzi, żeby kliknęli na nas na GenCon Preview. Trzeba wejść na Board Game Geeka. W prawym górnym rogu jest GenCon 2019 Preview i tam są wypisane gry, jakie się ukażą na tym GenConie i każdy kciuk dla tej gry Portalu dużo dla nas będzie znaczył, więc nic na siłę, ale jeśli ktoś z Państwa czuje, że już nie może tej gry doczekać, to taki kciuk będzie takim słowem dziękuję dla nas, jako dla autorów, dla wydawców, bo tu faktycznie jest walka z konkurencją duża, ponieważ ile będzie gier debiutowało na tym GenConie, proszę Państwa tu odczytać. 526. I my tam jedziemy w ten całą gąszcz i dżunglę i musimy o tego klienta po prostu powalczyć. Natomiast po pierwsze, powiedzmy tak szczerze, że zawsze mamy stałych naszych fanów, którzy tam przychodzą na GenCon i generalnie ten pierwszy dzień, gdzie jest otwarcie dla VIP-ów tego
godzinę. Naprawdę co roku już widzę te same twarze, to jest bardzo fajne. Zawsze ci sami ludzie nas odwiedzają i bardzo mnie to cieszy. Natomiast faktycznie, jak macie ochotę i możecie oczywiście oddać kciuka na BGG, to dla nas to no, dużo znaczy, tak szczerze mówiąc, bo jednak rynek amerykański jest ogromny, GenCon jest ogromny i przebić się nam, mimo tego, że no, jesteśmy na tym rynku kupę lat, nie jest takie proste, więc cóż. Kłaniamy się, dziękujemy jeszcze raz, dziękujemy za wszystko, bo nieustannie jakaś szaleństwo się dzieje pozytywne. Dziękuję za oglądanie filmów, dziękuję za komentarze, dziękuję za Prêt-à-Porter, dziękuję za kciuki na Board Game Geeku, dziękuję za trzymanie kciuków, żebym się nie rozwalił samochodem. A ja też pytam na priwa, jak ktoś chce napisać kontakt na openbabelki.pl, komu się jeszcze stręczę, w tym trzeci sezon nie podoba. Dziękujemy, kłaniamy się. Do usłyszenia za tydzień.